Siemaneczko, uszanowanie, panowie oraz drogie panie. Kabina już stoi tutaj. Trzeba będzie jej troszkę ją tutaj poprawić. Tutaj śruby się pourywały. Samo tutaj śruba urwana. Tutaj kilka. O, i trzeba będzie coś z tym zrobić. Ale to nie dzisiaj. Nie mi się. Dzisiaj akcja siew owsa. Jakiś owiec to jest czarny, przywieziony z Niemiec kiedyś był. Kiedyś on był czarny, bardziej jak murzyn. Teraz się trochę tak przeplenił się, czy co. Nie wiem. Nie, Michasiu. No ale jeszcze taki kolor ciemny on w sobie ma. Tu trzeba będzie szybę jeszcze zdjąć. Też tu troszkę rdzy jest. Tą uszczelką. Szyby trzeba właśnie zdjąć. Bo tak jak będę spał w owierciu, to żeby zaraz nie pękło w dzieło. No. 40 ar mam tego owca do posiania. Bierzemy się. Dobra. Bym zaraz czego nie przestawił. Panie Jacku. Najwolniejszy bieg, jaki jest z możliwych. No, krzywo, ten bok trzeba je trochę opuścić. Tam to kurwa nic nie widać. Najwyżej poczuję. Dobra, bo kombaj podniesie do góry tył. I rzucić okiem, jak to jest mniej więcej. Podejrzewam, że tą stroną jest za wysoko. No, to stroną trochę jest wyżej. Dobra. To co, ogień w pole. To jeszcze pozostałości po remoncie z 80-tki. Ten wałek jest dobry. Tylko on jest wymieniony, bo była zrobiona na szybko skrzynię. Wałek ten tryb. Takie pierdoły mam różne jeszcze. Stary wzmacniacz. Pospowane. To jeszcze jakby to uciął. Jeszcze by to chodziło. Panie Jacku, no pewnie. O, tu widać, że on był dwutarczowy. Ma tu dwa nacięcia, dwie tarcze były. A teraz założony jest trzytarczowy. Dobra. Wszystko było pociągane, był plecak zdjęty. Trzeba było. Kurde, trzeba było jeszcze ten uszczelniacze wymienić na podnośniku, ale się nie chciało. I to był właśnie błąd. On trochę opuszcza. Trzeba będzie jeszcze w tym roku to zrobić pewnie. Najlepiej to przed sezonem. Jakby się dało. I dojechałem już na swoje poletko.
powietrzu. I paliwa nie ma w tym kraniku. Kurwa, tak jakby paliwa nie ssał. W stojniku brak mu paliwa. Nie no, to jest wina. Ja to już kiedyś przerabiałem, kurwa mać. W tym baku są takie rurki puszczone dołem. I tak jakby kurwa nie dostarczają paliwa dawkować. Pincze, panie. Ahoj, przygodo. Mi się trafił, zapowietrzał. Ale teraz dałem kranik w inne położenie do góry. Jak mi się wydaje, że teraz dużo więcej robić, jak nie, bo wcześniej... Tak jakieś paliwo nie tego, słabo leciało, nie? Ale zobaczymy na dwójce, jaką będzie szedł. Jedynkę i dwójkę mu dam. Jak się teraz nie zapowietrzy, znaczy, że dobrze. Jestem. Proszę, ja was na polu. To już wszystko niby ustawione. Opuszczone te leje. Przemiedzy czwóreczką, a później piątką.
Dobra, teraz koło objechane. Ja na piątko będę jechał. To zobaczę, jak tam sytuacja. Czy to zasypuje? Zasypuje, nieźle. Jeśli tu się trafia Agropyron repens, czy Agropyron repens. O, taki to jest łowiec. Kiedyś był taki czarny, mocny jak murzyn, teraz przypleniony z białym. To z 15 lat temu przywiezione i z Niemiec, może dawniej jeszcze, tak tylko mówię. Dobra. Jak mam tu ustawione, jakby ktoś pytał? Tą klapkę na jedynkę. A tutaj mam takie 63. 225 kilo ustawione na hektar. I co, pojedziemy piątko czy nie? Prawie już końcówka, jeszcze raz w koło. Trochę źle wyjdzie, że w tą stronę trzeba przyjechać. No za dużo trochę sypane było. No i deszczu nie było. Zmurzyło się. Kurde, opuściłem siwnika. Tyle praktycznie zboża. Jeszcze będzie łubin, ten co kupiłem. Nie wiem, czy się chwaliłem, czy nie. Wąskolistny. Odmiana Oskar. Jak to zostało tego wszystkiego. No, można było 3 wiadra mniej wsypać. Wszystko git, git. Nic nie zgubiłem, nic. Posiane, posiane. Coś zaczęło teraz pod koniec delikatnie kropić. Już nawet zrosiło ten lekko wiekę od siewnika. Kropeczki, ale straszne. No mogłoby teraz podlać. Dobra, lecę. Także na razie cicho, bo to zaraz się ściemni i już nic nie będzie widać. Zasiały.